Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Mamy dzisiaj piękny, słoneczny dzień. Mogliście widzieć nasz poranek. W Łodzi było bardzo piękne, różowe niebo. Kamera wydaje mi się, że nie oddała tego koloru tak jak było, ale było naprawdę o godzinie dzisiaj 6 rano całe niebo różowe. Był chłodny poranek, teraz już jest cieplej, ale było naprawdę pięknie. Co dzisiaj w planach? Dzisiaj taki dzień domowy, po tym Halloween, wiecie, trochę sprzątania, ogarniania. Spokojny dzień, dzieciaczki mają wolne od szkoły, przedszkola, więc spędzamy ten dzień w domu. Ja właśnie robię sobie poranną moją, taką poranną, dopołudniową pokrzywę, bo właśnie nie piłam. Także już sobie sięgam i Wam pokażę. Zobaczcie, ta pokrzywa z wiśnią jest po prostu pyszna. Naprawdę. I ja sobie ją teraz piję. Mam też zwykłą, czystą, że tak powiem, pokrzywę, ale dzisiaj sobie tą z wisienką zrobię. Także teraz pokrzywka, a potem biorę się za sprzątanie stołu, bo znaczy sprzątanie, posprzątane jest, tylko wiecie, zostały jeszcze te dekoracje, balony jeszcze dzisiaj dzieciakom zostawiam, ale jutro już będziemy się ich pozbywać. Dzisiaj niech jeszcze sobie się nimi nacieszą, ale będę sprzątać, wiecie, ten obrus, tą pajęczynę, te pajączki, bo to pozostawało. Także dzisiaj będę to sprzątać i taki to dzionek dzisiaj domowy. Zapraszam Was oczywiście, żebyście spędzili go ze mną. Będę robić paznokcie, bo jak wiecie, pokazywałam Wam, że na Halloween zrobiłam sobie czarne paznokcie i robiłam je w mega pośpiechu i trzy wczoraj zdjęłam. O, dwa kciuki i tutaj ten. Dlatego, że z racji, że robiłam je w dużym pośpiechu, to mi się nie podobały. Coś mi nie pasowało w nich i je wczoraj zdjęłam i mówię, dzisiaj sobie zrobię poprawkę, będę robić te trzy, także szybko pójdzie, pomaluję i już. No i tak, także zapraszam na ten dzionek domowy. Okej, słuchajcie, ja znów w kuchni, dlatego, że robię pankejki i powiem Wam, że nie wiem, co z nich wyjdzie. Dlatego, że robię je takie mocno kombinowane pierwszy raz w ten sposób, więc jak mi wyjdą, to Wam pokażę i za jakiś czas powiem pewnie, jak się je robi, bo przepisów na pankejki są tysiące. Ja nigdy nie umiałam takich ładnych, wiecie, puszystych zrobić. Może tym razem się uda. Ale nie o tym Wam chciałam powiedzieć. Przed chwilą wróciłam do domu, bo byłam w Żabce. Dlatego, że dzisiaj mam dzień niepowodzeń. Nie dość, że czekałam na ważną dla mnie wiadomość i ją dostałam, ale nie taką, jaką bym sobie życzyła. I byłam wkurzona od rana, ale stwierdziłam, że nie ma co się, wiecie, denerwować, użalać i w ogóle, tylko trzeba zacząć działać. I usiadłam do pracy, więc siedziałam przed komputerem sporo. Natomiast potem jeszcze ogarniałam sprawę zaginionej przesyłki, dlatego że ostatnio coś zamówiłam i ta paczka miała przyjść do mnie przedwczoraj, ale nie przyszła. Dostałam maila z informacją, że jest błędny adres. Kurier myślę, że wiedział, jaki jest ten adres, ale nie chciało mu się zbytnio pewnie przyjechać. Zostawił ją w Żabce. Ja ten adres zmieniłam na stronie internetowej, była taka opcja przez maila. Ale żadnej wiadomości nie dostałam, czy ta paczka dzisiaj przyjedzie, czy nie. No i wiecie, zdenerwowałam się, bo mówię, to była paczka, no, dość za większe pieniądze, a mówię, nie będę jej miała. No i zadzwoniłam do tego kuriera, bo dostałam informację, że jest w jednej z Żabek ta paczka. Ale ja nie dostałam żadnego kodu odbioru, ani nic, słuchajcie. No i zadzwoniłam do tego kuriera, a on mówi, że skoro jest w Żabce, to jest w Żabce, on jej nie ma. I żebym po prostu poszła do tej Żabki i poprosiła, żeby oni tą paczkę zeskanowali i wygenerowali mi ten kod odbioru, wtedy im podam i będę mogła ją odebrać. No i tak poszłam, zrobiłam. Ale się okazało, że oni nawet w systemie nie mają tej paczki, że u nich jest w tej Żabce, słuchajcie. Masakra, ale jakoś pani była w miarę, wiecie, ogarnięta i słuchajcie, po prostu wydała mi tę paczkę, napisała, że była taka i taka paczka, że ją odebrałam. Ja podpisałam po prostu się, że ją odebrałam,
No i tyle. No ale dzisiaj to jest taki dzień niepowodzeń jakiś. Normalnie jestem wkurzona. Ale widzę, że pankejczki będą puszyste, także będzie ok. No dobra, słuchajcie, tak prezentują się te pankejki. Ja zrobiłam takie mini, malutkie. Dzieciaki już zjadły, to już końcóweczka, bo to była mała porcja tak na spróbowanie. Ale wychodzą fajne i puszyste, więc będę je robiła teraz już z większej ilości na pewno, a ja sobie spróbuję za chwilę. Ja sobie zjem z miodem, bo dzieci jadły z syropem klonowym. Dobra, słuchajcie. Przyszłam na chwilę tu przycupnąć, bo muszę się z Wami podzielić moim odkryciem. Przez jakiś czas stosowałam pewien zestaw kosmetyków do włosów, dokładnie 3 produkty. W tle słyszycie Kicię, która miauczy niemiłosiernie i tu na mnie krzyczy. No chodź. No więc tak, słuchajcie, od jakiegoś czasu stosuję tych samych produktów. I te same produkty i już mam, nie powiem, które opakowania już zdenkowane, a jeden jeszcze mam tak w połowie, ale Wam też pokażę, bo jest po prostu bardzo wydajny i bardzo fajny. Jakiś czas temu pokazywałam Wam, że zakupiłam sobie dermo szampon do włosów marki La Roche-Posay. On jest do takiej wrażliwej skóry głowy. Jest taki naprawdę przy różnych problemach skórnych dobry i jest to ekstremalnie delikatny szampon, fizjologiczne pH z wodą termalną La Roche-Posay. Sprawia, że włosy są miękkie, lekkie i błyszczące, koi wrażliwą skórę głowy. I faktycznie, tak jak tutaj producent pisze na opakowaniu, tak jest. Włosy po nim są mięciutkie, bardzo przyjemne. Nie swędzi skóra, nic się z nią nie dzieje. Naprawdę jest super. O, tutaj nawet jest napisane, że działa przeciw swędzeniu skóry głowy, więc jeżeli macie z tym problem, to tym bardziej. Szampon wygląda tak, ja już go zużyłam. Tutaj Wam puste opakowanie pokazuję, bo no, chciałam pokazać, dlatego zostawiłam. Tak wygląda szampon. Ja mam 400 ml tutaj było i naprawdę ten szampon jest świetny i godny swojej ceny. Ja nie pamiętam, ile on kosztuje, 60 zł czy jakoś tak, ale jest naprawdę bardzo fajny, bardzo fajnie się pieni i bardzo delikatnie pachnie, także naprawdę polecam. I z tym szamponem używałam już takiej tańszej odżywki, w normalnej, że tak powiem, drogeryjnej cenie, z SF, odżywka rozplątująca z keratyną roślinną i olejkiem rycynowym. Błyskawiczne rozczesywanie i mniej złamanych włosów. Włosy długie i zniszczone. To jest ta pomarańczowa i ona razem z tym szamponem bardzo fajnie współgra. Powiem Wam, że bardzo mi się dobrze, lekko, bezproblemowo rozczesywały włosy po tym duecie i mówię, one były bardzo miękkie, delikatne, takie w dotyku, a wiecie, że ja mam włosy dość takie trudne, dlatego że mam ich dużo, natomiast są bardzo cienkie i przez to, że są cienkie, to są bardzo plączące, więc dla mnie łatwe rozczesywanie to jest naprawdę coś niesamowitego. I ta odżywka jest oczywiście taka do spłukiwania. Więc jak ja już sobie tym szamponem umyłam włosy, tą odżywkę nałożyłam, a potem spłukałam. I jak już założyłam sobie ręcznik na włosy, żeby je, wiecie, odciągnąć z nich wodę, to potem jeszcze spryskiwałam te włosy odżywką taką bez spłukiwania, z Revlona. I ja ją też Wam pokazywałam, jak ją zakupiłam. To jest ta odżywka. Ojejku, słuchajcie, no nie da rady, no. Kicia, nie mogę Cię tak trzymać, bo pokazuję. No wchodź tam sobie się kłać, ale pupę wypięłaś do kamery, no co Ty. No i to jest ta odżywka, słuchajcie. Ja mam tą dużą pojemność, tutaj jest 500 ml, są też mniejsze pojemności, takie bardziej poręczne, ale ja chciałam, żeby ona mi na długo starczyła i w domu używam, więc wiecie, nie przeszkadza mi, że jest duża.
I ta odżywka, słuchajcie, przepięknie pachnie. Kicia, zejdź. O, przepięknie pachnie. Bardzo delikatnie, bardzo świeżo. Ja się tak trochę wstrząsnąć trzeba. I ona jest do włosów normalnych i suchych. Są różne rodzaje tej odżywki z Revlona do włosów, nie wiem, przetłuszczających się, na objętość, naprawdę do różnych. Ja sobie wzięłam właśnie do suchych, mi chodziło, żeby nawilżać. I ona faktycznie fajnie nawilża. Ja całe włosy mocno z nią spryskuję i naprawdę ona ma taki tutaj, widzicie, atomizer to się chyba nazywa. I te trzy produkty, słuchajcie, to jest po prostu sztos. Odżywka, nie pamiętam już ile kosztowała, bo ja ją bardzo już dawno temu kupiłam i zobaczcie, zużyte mam tyle. I ona jest po prostu bardzo, ale to bardzo wydajna. Kupicie sobie takiej właśnie 500 ml, to wam, nie wiem, na kilka miesięcy spokojnie to starcza. Ja już to ze 2 miesiące używam. Ta odżywka jeszcze właśnie pomaga też rozczesać te włosy, jeszcze ułatwia to rozczesywanie. Włosy po niej pięknie pachną, więc to trio to jest mój, słuchajcie, taki teraz już must have. To są moi ulubieńcy do włosów. I o ile szampon jest taki, no, droższy niż drogeryjny, ale jest też wydajny i wart swojej ceny. Oczywiście nie zmienia to faktu, że zawsze mógłby być tańszy, tak? Bo ale jak się go upoluje na promocji, to naprawdę warto. To też bywa w Rossmanie na promocji, także można polować. A to kosztuje coś koło 60 zł też. I no mówię, ja mam dużą pojemność, mniejsza jest tańsza oczywiście, ale dużą jednak się bardziej opłaca. I świetna jest ta odżywka bez spłukiwania. Także jeżeli szukacie fajnych produktów do włosów, nie za miliony, ale dobrych, to polecam właśnie te trzy rzeczy. Możecie sobie przetestować. Ja jestem z tego szamponu bardzo zadowolona i na pewno jeszcze będę go kupować, bo świetnie działa zarówno na włosy, jak i na skórę głowy. Dobra, to tyle, co Wam chciałam z kosmetycznych rzeczy powiedzieć, ale no mówię Wam, ja jestem tak zachwycona tym trio, tym połączeniem tych trzech produktów razem, jak się je używa, że stwierdziłam, że muszę Wam o tym powiedzieć, bo może się komuś przyda. Okej, moi drodzy, mamy już taki wieczór wczesny. Staś pojechał na trening. Julcie mi zasnął bardzo szybko. To chyba pogoda, bo bardzo się zmienia i tak na niego zadziałała. On dzisiaj był jakiś zmęczony. Powiem Wam, że strasznie, ale to strasznie zaczyna u nas wiać i dostałam już dwa alerty na telefon, że ma być właśnie bardzo wietrznie, niebezpiecznie wręcz i ma bardzo być jutro deszczowo. I ta pogoda właśnie już się chyba zmienia, zaczyna być straszny wiatr, już aż słychać w domu takie dudnienie. I jutro ma bardzo mocno wiać, więc to chyba się już zaczyna powoli. I właśnie ma być jutro deszczowo, będzie paskudna pogoda jutro. Na szczęście dzieciaki mają wolne, więc będziemy siedzieć w domu i niepotrzebnie nie wychodzić w taką pogodę. Także ja już teraz zasiadam, zrobiłam sobie herbatkę. Z racji, że mam ciszę, spokój, nie wiem na jak długo, bo Juliusz się bardzo często wybudza niestety, ale póki śpi, to ja biorę laptopa i zamierzam trochę ogarnąć swoje sprawy. Także żegnam się już z Wami. Dziękuję Wam za ten dzionek domowy. Dajcie znać, czy używacie tych produktów do włosów. Jeżeli nie, to może się skusicie, może spróbujecie. Ja jestem z nich bardzo zadowolona, także u mnie to na dłużej na pewno zagoszczą. I to tyle z dnia dzisiejszego. Także dziękuję Wam za ten dzień. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to koniecznie zasubskrybujcie, bo zbliża się Vlogmas, więc wciśnijcie subka, dzwoneczek.
będziecie mieć powiadomienia o nowych filmikach, bo postaram się Was wprawić w tę fajną świąteczną atmosferę, ale też taką prawdziwą, domową, jak to u nas jest, bez żadnego, wiecie, takiego, nie wiem jak to powiedzieć, na pokaz wszystkiego, tylko będą to takie dni, jak faktycznie są, kiedy będzie bardzo świątecznie, kiedy będzie, wiecie, będą obowiązki i jakieś nieprzewidziane sytuacje, to też będą. Po prostu pokażę Wam samo życie, tak jak pokazuję na co dzień, tak w tych przygotowaniach do świąt również to pokażę, więc zasubskrybujcie kanał i odliczamy powoli do grudnia, do Vlogmasa. Buziaczki, pa pa!